poświęcić parę minut dla bardzo ważnej sprawy, o której chcieliśmy już dawno opowiedzieć, ale cały czas gdzieś tam nie było na to czasu. Dobrej okazji, ani czasu. Właśnie przejechaliśmy granicę, jesteśmy już w Bośni i Hercegowinie. Jesteśmy tutaj ponownie. Jak przebiegała kontrola paszportowa? Przebiegała kontrola paszportowa bardzo sprawnie. Łukasz pokazał nasz kamper, czyli kucie. Powiedział, że jedziemy do Sarajewa, Mostaru i Medjugorje. O, znaczki. Łukasz powiedział, dokąd jedziemy, no i panowie się uśmiechnęli. Jeden pan bardzo mi się przyglądał. Nie wiem, czy się we mnie zakochał, czy może był zdziwiony moimi tatuażami. Nie wiem, ja patrzę na twoją twarz i na włosy. Boże. On ten miał takie kucze czarne. No. Może... Ej, dopiero teraz jest bośniacka kontrola. A, czy to była serbska? No to halo. Właśnie miałam do Łukasza, że nigdy nie nauczę się, że są dwa przejścia graniczne, dwie granice, czyli z kraju, którego się wyjeżdża i do kraju, którego się wjeżdża. Dwie kontrole, no. No właśnie, dobra, pokażę wam, bo jeszcze dostaliśmy nową pieczątkę. To i ona, nowa pieczątka. Łukasz na podwyższeniu, żeby móc wypłacić. Wypłacamy kasę oczywiście z karty z Revoluta, bo to jest najtańsza opcja. Tańsza niż chodzenie do jakichkolwiek kantorów. Więc słuchajcie, karta Revolut. I pokażę wam numeru. To jest najlepsza rzecz, jaka może być dla turysty. Kto jeszcze nie ma, to link jest pod spodem. Można sobie zarejestrować, a wtedy będzie można otrzymać za darmo kartę od nas w prezencie. I może jakiś bonus jeszcze. Aha, pokażę wam, co wypłaciłem. Wypłaciłem 50 marek. Bośniackich. To jest taki czerwony pieniążek z takim turkiem i... Nie z turkiem, to jest jakiś bośniak na pewno. 25 euro. Turek. Ale ma taką czapeczkę turecką. W ogóle Wesele. Już jest drugi raz w trakcie naszej podróży, kiedy my też, jakby naszym celem jest właśnie ślub, bo do Bośni przyjechaliśmy na ślub naszych przyjaciół. I tyle. Tak no, a wcześniej przyjechaliśmy do innych ślub przyjaciół, więc po prostu jeździmy po ślubach. Raz do roku. Pięknie. No. Miłość rośnie wokół nas. Tak, a tutaj zawsze jak jest ślub w Bośni, to jeździ z flagą, przejeżdżają przez całe miasto, trąbią. Jak jest jakaś taka rodzina, gdzie jeszcze mają kałaszników, to w nocy w nocy strzelają normalnie z karabinu, zamiast petard. My mamy petardy. I bardzo, bardzo głośno obchodzą tutejsze śluby. A my idziemy, moi drodzy, na most. Jest to bardzo stary most, zaraz go zobaczycie. Wiąże się z nim też taka smutna historia, którą wam opowiem, jak już będziemy na moście. Haha, pan tam jest, macha do nas. Ale pan nam tam macha, widzisz? Pomachaj mu, Kasia. Kolejny dowód na to, że po prostu te stereotypy o ludziach, to wiecie, widzieliście, co uśmiechnięci ludzie machają od razu do turystów i się cieszą, więc tu są bardzo dobrzy ludzie w tym rejonie Europy. Przyjaźni, otworzeni, otwarci. O Jezu, jak to jest ładnie. Dosyć mojego gadania. Dobra, obiecałem wam jeszcze jedną historię związaną z tym mostem. Otóż w czasie wojny, w latach 90. z tego mostu, na tym moście odbyła się wielka rzeź. Ponad 3000 bośniackich cywilów zostało tutaj zamordowanych, podrżnięte zostały im gardła i zostali wrzuceni do rzeki. Rzeź była na tyle duża, że ta rzeka po prostu wpływa później tam do Tamy, nie? Do jakiegoś jeziora sztucznego i dyrektor tego sztucznego jeziora zadzwonił. No on interweniował w telewizji, w radiu, wszędzie, żeby już przestali tej masowej rzeźni, ponieważ tam te śluzy się po prostu blokują od napływu ciał. I cały czas tutaj gdzieś są pogrzebani ludzie i jak remontowali ten most,
obniżyli poziom wody bo o parę metrów i wyłoniło się 70 czy tam 90 szkieletów. I ten most ogólnie jest takim miejscem pamięci. No i tutaj po prostu za mną to była rzeka krwi, jak tutaj mordowali tych ludzi. I to jest najlepsze, to są sąsiedzi, nie? Bośniacy Serbów, Serbowie Bośniaków. I to wszystko to było strasznie, strasznie nieprzyjemne, bo tu mnóstwo ludzi nawzajem zabijało swoich sąsiadów i ludzi, którzy się znali. Smutne. Spacer po Wiszegradzie za nami. Ruszamy w dalszą drogę do Sarajewa. Dla niektórych sobota. Ktoś już zaczął trochę wcześniej. Już trwa w najlepsze. Jeszcze chwileczkę poczekać na to Sarajewo, bo co do niego jedziemy, a że droga jest przepiękna, to robimy przystanki i teraz wam pokażemy jakąś złotą cerkę, która nagle się pojawiła ni stąd, ni zowąd na horyzoncie. Piesek pasterski pilnuje. Wygląda na to, że oni to dopiero budują. Albo odrestaurowują, bo było napisane, że to chyba XIII wieku kościółek, a te mury za mną wyglądają, jakby to było po prostu świeżo co no, wybudowane. Więc chyba teraz jest jakaś taka 100% renowacja. No, ale ładnie. Tam było napisane, że to jest cmentarz XIII wieku i to by, no, to by się zgadzało, bo tu są bardzo dużo jest takich nagrobków, no takich starych, kamiennych. I tam... Korzystając z okazji, że jesteśmy w Sarajewie, chcemy poświęcić parę minut dla bardzo ważnej sprawy, o której chcieliśmy już dawno powiedzieć, ale cały czas gdzieś tam nie było na to dobrej okazji ani czasu. A Sarajewo jest dlatego dobrym momentem, że jest to taki wyjątkowy, poprzedni vlog z Sarajewa jest dla nas bardzo wyjątkowym, bo był to pierwszy vlog, który zmontował dla nas Aleksander. I wtedy właśnie zaczęła się nasza współpraca. I tak, więc najpierw chcemy wam powiedzieć taką krótką historię, bo kiedy my się decydowaliśmy jakby na oddanie montażu komuś obcemu, mieliśmy bardzo dużo pytań i bardzo dużo wątpliwości, bo przede wszystkim udostępniamy komuś kawałek naszego życia, bardzo prywatnego i bardzo intymnego, o którym nie wie nikt oprócz nas. No i w tym momencie dołączył jeszcze do tego Aleksander. I drugą naszą taką wątpliwością było to, czy ktoś obcy będzie w stanie jakby odtworzyć to, o co nam chodziło, to, o czym my mówimy, to jak się wtedy czuliśmy i tak dalej, bo no, nie będąc w tym danym miejscu, w tej danej sytuacji, nie zawsze jest to możliwe. No ale na nasze szczęście życie zweryfikowało to wszystko i te nasze wątpliwości okazały się bezpodstawne, bo Aleksander sobie bardzo dobrze poradził i radzi sobie coraz lepiej. I to wszystko jest tak naprawdę możliwe, cała ta współpraca z Aleksandrem była dla nas możliwa tylko i wyłącznie dzięki Patronite'owi. Bo mimo, że Aleksander początkowo napisał, że on z chęcią podejmie się tej współpracy nawet za darmo, my mieliśmy takie poczucie, że no, to jest jednak praca. Jego czas, jego wysiłek i nie chcieliśmy, aby on to robił za darmo.
po prostu no, nie było takiej możliwości i to właśnie Patronite, wsparcie naszych patronów, naszych darczyńców umożliwiło nam tą współpracę i tym samym umożliwiło nam tak naprawdę kontynuowanie tworzenia vlogów na YouTubie i w sieci, bo jak dobrze pamiętacie, był taki moment, kiedy ja po prostu już miałem dość, bo siedziałem 8 godzin zamknięty w tym ciepłym samochodzie i zamiast cieszyć się podróżowaniem, opalać się na plaży, leżąc i popijając drinki z palemką, ja siedziałem tylko i montowałem. W końcu mówię, Kaśka, to nie ma sensu, bo ja to tracę cały ten sens wyjazdu, rzucenia wszystkiego, rzucenia pracy, się totalnie zatracił. I gdybyśmy nie ogłosili tego wtedy, gdyby się nie zgłosiło do nas dość dużo osób i Aleksander wygrał ten cały casting na naszego montażystę, bo zrobił po prostu najlepiej film ze wszystkich i gdybyśmy nie oddelegowali Aleksandrowi tego montażu, to nasz kanał już by przestał istnieć dawno temu. Jedna ciekawa rzecz wyszła ostatnio podczas naszego pobytu, jakby wzięcia udziału w festiwalu Art Slot, Slotarz. Ja opowiedziałem taką historię, bo byłem na warsztatach o zarządzaniu czasem i właśnie ktoś tam coś zaczął rozmawiać na temat delegowania i się bał tego, że jak oddeleguje jakieś tam swoją kompetencje, jakieś tam rzeczy do zrobienia, to że zatraci kontrolę nad swoją firmą. Ja mówię, że wcale nie, jeżeli oddelegujesz rzeczy, których nie lubisz robić, to nadal będziesz mógł robić to, co lubisz, a ktoś będzie robił to, co lubi, na przykład na naszym przykładzie montażysta Aleksander, nie? On lubi montować, więc my mu daliśmy montaż, on jest zadowolony, bo robi to, co lubi, my podróżujemy, jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy, on jest zadowolony, my zadowoleni, widzowie zadowoleni, wszyscy są happy. Dokładnie. I co ciekawe, cała ta historia ma taki ciąg dalszy, jakby takie konsekwencje, że to, że my oddelegowaliśmy właśnie coś, z czym sobie nie radziliśmy, za czym nie przepadaliśmy, wniosło wartość w życie drugiego człowieka, bo Aleksander w momencie, kiedy my się z nim umówiliśmy na pierwsze filmy, miał kilka prac dorywczych, pracował w KFC, na budowie i jeszcze coś takiego dziwnego robił, a potem montował nasze filmy, tak. Do 3 nad ranem, spał 4 godziny dziennie i jak on mi to powiedział, mówię, człowieku, musisz po prostu coś tam pozamieniać, no ale wtedy nie było możliwości, nie było też kasy. Żeby mieć kasę, to trzeba było dużo pracować. Rozwinęło się to tak, że właśnie w tamtym momencie Aleksander bardzo dużo robił rzeczy pobocznych, a nie mógł się skupić na tym, czego pragnął i co lubił, czyli na montażu. I my byliśmy jakby taką pierwszą jego takim punktem zahaczenia i odskocznią, bo trampoliną, tak to jest ładnie powiedziane, że od nas się to zaczęło, bo mógł właśnie skupić się na tym warsztacie, miał na czym ćwiczyć. No i tak to się zaczęło rozrastać, że Aleksander w tym momencie zajmuje się tylko i wyłącznie montażem, nie tylko dla nas, dla wielu vlogów i dla wielu prywatnych ludzi. Nie dostarcza KFC, nie chodzi na budowę, pracuje, ma własną działalność gospodarczą, płaci w Polsce podatki, jest zadowolony, znaczy nie zadowolony z płacenia podatków, ale ma po prostu swoją firmę i robi to, co lubi i zajmuje się montażem. I to jest piękne i cudowne. I gdyby nie Patronite, gdyby nie nasi darczyńcy, osoby, które wpłaciły na nasze konto, na PayPala albo na Patronite'a, to nie byłoby to niestety możliwe i prawdopodobnie chłopak by nadal siedział w tym miejscu, gdzie był, a nasz kanał już by przestał istnieć. Więc chcielibyśmy z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich darczyńców, wszystkich patronów i podziękować za każdą wpłatę. Tam 7 zł, 10 zł, nieważne jak ile wpłacili, dla nas to wszystko się bardzo liczy. Każda wpłata się liczy i każdy patron dostał na e-maila już jakiś czas temu. Natomiast chcielibyśmy teraz tam przez wideo pokazać wam, że to wszystko ma sens i ta zbiórka na Patronite to nie jest tylko na to, że my przejemy, przepijemy, wlejemy na paliwo, bo my w ogóle nie użyliśmy pieniędzy z Patronite'a dla siebie. To wszystko, co było, to zainwestowaliśmy w kanał, kupiliśmy drona, kupiliśmy statyw, no i płacimy za montaż, więc no, te wszystkie pieniądze, które wpłynęły jakoś tam gdzieś w którymś kanałem, to wszystko zostało zainwestowane w nasz kanał, w nasz rozwój i dzięki temu wy możecie oglądać te vlogi. I tyle w zasadzie. Działamy dalej, idziemy zwiedzać Sarajewo. Podczas naszej pierwszej wizyty w Sarajewie poznaliśmy Marka, który nas tutaj przyprowadził i Marek zaprowadził nas do restauracji Biała Twierdza, Biela coś tam. Podali nam taką najlepszą potrawę, jaką do tej pory jedliśmy, czyli szokokruszkę. To jest gruszka nadziewana. Kto nie oglądał tego odcinka, to tutaj. A dojechaliśmy, nie była łatwa droga, zakrętasami przez te wszystkie górki i tak dalej, ale dojechaliśmy, idziemy po szokokruszkę. Jesteśmy głodni, więc może jakąś zupkę jeszcze też ciągniemy. Widok jest bardzo ładny, nie wiem czy coś zobaczycie, bo jest teraz taka późna godzina. Zanim przyjdzie nasza
czekokruszka, zamówiliśmy sobie na nasze puste żołądki coś do jedzenia. Kasia ma ćwapcici, to już widzieliście, to są te kiełbaski, takie mięso mielone, takie paluszki. A ja zamówiłem sobie zupę i nic nie byłoby ciekawego w tej zupie, gdyby nie to naczynie. Jest to zupa sarajewska zupa, czyli sarajewska jucha, czorba też nazywana. I to jest zupa z mięsem i groszek, jest marchewka, taka zupa gulaszowa. Przyszła nasza czekokruszka, moi drodzy, więc to jest biała czekolada, czarna czekolada, mleczna czekolada. W środku to wszystko, tam pod tą czekoladą jest gruszka. A ja przekroję teraz tą mniam, słuchajcie, ona jest nafaszerowana orzechami, bakaliami, miodem i jeszcze jakimiś, nie wiem dokładnie co tam jest, ale to jest takie pyszne, zimne, z bitą śmietaną. Oczywiście do tego podaje się kawę, taka kawa podawana w takim tigielku. To jest kawa parzona, zalewana wrzątkiem, lekko podgotowana, pije się w tym malutkim naczyniu. I uwaga, uwaga, nalewam kawy. O Jezu, mocne. Mocna, bardzo dobra. Koniec tego nagrywania, czas się delektować pyszną czekokruszką. Musicie tu przyjechać na tą czekokruszkę. Link do tej restauracji jest pod spodem. Tanio. Jest bardzo tanio. To kosztuje, nie wiem, 5 zł. 6 chyba kun. 5 kun, 10 zł. Coś takiego. Obie te stanie kawa, taka kawa kosztuje 4 zł. To powiedzcie do Starbucksowi, nie? Zjedliśmy, już mi brzuch boli od tego nadmiaru dobra. Czekolada i ogonek. No jak wiecie, no było to pyszne, cudowne. Idziemy teraz na kemping, bo dzisiaj będziemy spać na kempingu. Dlaczego? Bo dostaliśmy jakiś czas temu cynk od jednych vanlifersów, którzy też podróżują po... Całkiem nie... Tak, byli właśnie na Bałkanach, gdzie Sarajewie mówili, że mieli włam do vana, więc pomyśleliśmy, że nie ma co ryzykować. A ceny są niskie, bo 15 euro za kemping kosztuje za dobę, więc to nie są aż takie duże pieniądze. Dla świętego spokoju zostawimy sobie samochód. Tak, bo jeszcze chcemy wieczorem wyjść, zobaczyć Sarajewo nocą, także... Będziemy spokojniejsi. No, a jutro będziemy zwiedzać ze dnia Sarajewo. Zdjęcia.